No, siemandoro mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i jedziemy dzisiaj z kolejnym odcinkiem 7 Days to Die na Alfie 20, seria Borsuk Schud. Kochani, jest dzień 28, jak widzicie, prawie 9 wieczorem, czekamy na kolejną hordę. Już słuchajcie, na nowej bazie, nie wiem, wyjdę na chwilę, żeby wam tutaj pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda. Tak wygląda baza, już żeście pewnie ją widzieli. Robert, pozdrawiam. Robert mówi, że ona nie wytrzyma, zobaczymy. Jeżeli nie wytrzyma, no to trudno. Wydaje mi się, że powinno być ok. Najlepsze jest to, pokażę wam z tego wszystkiego, że jak będę chciał sobie wskoczyć, na przykład stąd, to jestem w stanie to zrobić. Także w sumie mam dwa wejścia do bazy, albo przez tutaj górę, albo właśnie tędy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Co się okazuje, że teoretycznie mogłem zamiast dawać te spajki na dole, to mogłem zupełnie inaczej to wszystko ogarnąć. Mogłem po prostu wykopać jeszcze jedno w dół i dać takie wyjścia jakby dla zombie, gdyby one tam wpadały, zamiast tych kolców. No ale zobaczymy, jak to, słuchajcie, przebiegnie, jak to będzie wyglądało. Uzmysłowiłem sobie, że nie mam żadnych, słuchajcie, pochodni. Mam włączoną latarkę, więc mam nadzieję, że będzie ok. Nie przedłużając, kochani, czekamy na hordę i let's go. Zobaczymy, jak to pójdzie. Po hordzie plan jest taki, że pozabieram jakieś tam materiały, które są nam potrzebne, niezbędne, teczki i tak dalej, może jakieś jedzenie i po prostu, słuchajcie, pojedziemy na cały tydzień eksplorować jakieś na przykład miasto, nie? Także mamy tych miast tutaj kilka, więc jest z czego wybierać, no to jest najmniejsze, ale myślałem, żeby na przykład tutaj pojechać. Tu akurat mamy eliminację, poziom czwarty. Można zrobić to, albo można po prostu to, tą lokację olać i po prostu, słuchajcie, zrobić sobie tutaj. Tu jest jeszcze, mamy miasto nieodkryte całe. I jakiegoś handlarza tutaj zaatakować, w sensie zagadać z nim. No i tyle. No i zobaczcie, jak to wszystko wyjdzie, nie? I tutaj robić zadanka, załóżmy stąd. I eksplorować to miasto na tej zasadzie. Jak będzie kolejna horda, to będziemy przyjeżdżali tutaj. A few moments later. No kochani, dwie minutki i lecimy. Hordenstein, let's go. Zobaczmy, jak to przejdzie, jak to pójdzie. Już dwie hordy w tej serii były niestety fiaskiem, więc zobaczymy, jak to przejdzie, jak to pójdzie. Czy oni biegną tak, jak trzeba? Biegną. Dobra, działa. Tylko kurczę, nic nie widać. Ja pierdzielę. Nawet jak oni nie dostaną i dostaną się na górę, to będą mieli, słuchajcie, słabo, bo tam są, tak jak mówię, wystawiłem tam spajki, więc powinno być ok. Nie wiem, jak tutaj sprawa wygląda. Niedobrze rozwalają. Niedobrze rozwalają. Będzie trzeba przemyśleć tą bazę. Ale już teraz wiemy, co można zrobić, zastosować i powinno być ok, nie? Druga sprawa, słuchajcie, nie wiem, no ten film jak wyjdzie, to już pewnie wyszła tamta baza, którą żeśmy z Pietraskiem robili. Ta piramidowa taka. Więc na przyszłość już jakby będziemy korzystali z tamtego rozwiązania póki co. Ale też można zrobić zastosowanie tamtej bazy, połączyć te piramidowe właśnie, te takie X-y, jako zamiast schodków na ścieżkę, nie? Także teoretycznie można tak to zrobić. Przestań mi tu nawalać. Te bloki są bardzo grube, więc zanim oni by rozwalili wszystkie tutaj te bloki, to by dawno horda się skończyła, wiecie? Bo to są wszystko wypełnione bloki, więc w sumie nie ma strachu, ale zamierzeniem tego wszystkiego było to, że one właśnie nie będą tam wskakiwały, a jak będą, to że po prostu, wiecie, będzie troszkę inaczej, że one będą stamtąd wylatywały raz, dwa, trzy, nie? A widzę, że mimo wszystko spadają tam, tak. Tu jeszcze jeden blok będzie trzeba założyć. Tu jeszcze jeden blok trzeba będzie założyć, o tutaj, nie? Tu będzie trzeba jeszcze jeden blok założyć, żeby one po tym bloku schodziły. No ale to już na następną hordę zrobimy, nie? Będzie przygotowanie, zrobimy przygotowanie. Nawet może w tym odcinku jeszcze zrobię właśnie, ponaprawiamy sobie troszeczkę bazę i już przygotuję to w ten sposób, wiecie?
Kurde, znowu kwasem dostałem po oczach. Ja pierdziu. Nawet jakbym mołotowki tutaj zaczął rzucać, to byłoby pięknie, no ale nie mamy jak, nie mamy możliwości. W tej serii niestety tego nie będzie. Ale dostał w kapiszona, ja pierdziu. Dobra, 2 godziny do końca hordy, kochani. 99 strzał zostało. Spadają niby tak, jak się należy, ale... A? O szlak. Jeszcze mamy ptasiory. Tasiory, psy, wszystko naraz. Kurde. O! Jeszcze wybuch ten. Patrz, jaki unik zrobił, jaki... Cwany. Dobra, ptak upolowany. Jest dobrze. Czy przetrwamy? Oto jest pytanie. Znaczy, powiem wam tak, jeszcze raz mówię. Jeżeli byłaby... Patrz, już rozwalili jeden blok. Szlak, szlak, szlak. Niedobrze. Niedobrze. Może się zawalić. A ja jeszcze zrobiłem jeden podstawowy błąd. Na froncie, gdzie jest początek tej... tutaj tego bloku i tego bloku, nie dałem jeszcze jednego bloku, który powinien tam być. Specjalny blok dodatkowy. Patrz, już rozwaliły dalej. Kurde, blaszka. Dzwonię do Staszka. Nie za dobrze. One za wszelką cenę próbują tam wskoczyć wyżej. Zniszczenia dosyć spore, powiem szczerze, jak na hordę dnia 28 i mój nie za wysoki level gracza. No ale, kochani... Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Patrz, oni nic nie chcą robić, oni teraz już tylko i wyłącznie nawalają. Ja pierdzielę, ostatnie minuty hordy... Ale mam, słuchajcie, mamy bazę lepszą, nie? Baza XXX. Słuchajcie, to będzie piękna rzecz. To będzie działać... Picadelo. Tylko, że tą bazę zrobię już w kolejnej serii, bo ta tamtej bazy najlepiej używać mołotowów albo czegoś takiego, co się rzuca. Jakieś tam... Łuk raczej nie jest zbyt dobrą bronią, widzę. Jeśli chodzi tak na dłuższą metę, nie? Na jakieś tam, wiecie, na jakieś tam lokacje, gdzie tam po cichu chcemy zombie sprzątnąć, no to jest okej, nie? Natomiast nie mam już strzał, okej, super. Dobra, mam 22 takie strzały, je na razie musimy zostawić. 20 minut hordy, kochani, 18 minut tutaj w grze. Musimy poczekać na to, żeby móc ich zdjąć po prostu na spokojnie, nie? Ja sobie po prostu na spokojnie spróbuję wtedy w nich trafić, jak one przestaną biegać. No i co? No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No widzę, z tego co widzę, to nie jest zbyt dobrze, jeśli chodzi o tą bazę, nie? Mogłem to troszkę lepiej zrobić, nie? No, już. Koniec. Dziękujemy. Przetrwaliśmy, kochani. Natomiast, tak jak mówię, no... Łatwo nie było. Dobra, ten dostał... w kapiszona. Kurde, najgorsze jest to, że nie mogę ich trafić. Tak jak się należy. Strasznie zwalnia gra w ogóle. Naprawdę ich tutaj dużo było. No i to jest wszystko. Teraz pozostaje nam tylko zejść i zrobić porządek.
Czy ja mam piwo? Mam piwo. No dobra. Pozbierajmy szybko strzały, póki możemy jeszcze. I słuchajcie, oceńmy straty. Straty, jak widzicie, nie są zbyt małe. Są dosyć duże. Zaraz, no niestety, sporo strzał żeśmy stracili. Ale słuchajcie, tak. Problem był taki, że słuchajcie, tutaj był blok. Ja wam pokażę. Tutaj był blok, tak? I tu powinno być tak, tak i tak. A tak nie było, nie? Przy następnej okazji, jak będziemy tutaj, słuchajcie, tą bazę naprawiali, myślę, że nawet dzisiaj można zrobić takie naprawy. Okej. Okay. Zrobimy małe upgrade'y, nie? Tak samo tutaj będę musiał skuć tą podłogę, zrobić o jedno niżej i zrobić im tutaj takie wyjścia, nie? Pokażę wam, jak to mniej więcej, o co mi chodzi z tymi wyjściami. Taki blok postawić i one wtedy jakby nie mają... One grzecznie sobie wtedy po prostu wyjdą stąd, nie? One sobie stąd wlecą i grzecznie sobie stąd wyjdą, nie? Także coś takiego będziemy musieli pokombinować. No tutaj, no niby porozwalali, oni by musieli naprawdę dużo rozwalić. To by musiała być dużo większa horda, żeby... dużo bardziej sroga, żeby, słuchajcie, rozwalili nam całą tą bazę, nie? Żeby ona runęła. Ale mimo wszystko, no, zniszczenia są dosyć sporawe, także... Niestety. Dobra, co my tu mamy? Ja nawet chyba i teraz nie naprawię tej bazy z tego tytułu, że nie mam materiałów. Także ja sobie najwyżej to, nie wiem, może między odcinkami naprawię ją, zobaczymy, bo nawet nie mam za bardzo betonu, bo żeśmy cały beton zużyli, słuchajcie, na tą podłogę tutaj, więc w sumie zrobię sobie to między odcinkami, a dzisiaj pojedziemy na to zadanie, mamy tam, słuchajcie, mamy za 1600 metrów to zadanko, więc tak sobie zrobimy. Szkoda, że te wszystkie strzały poszły. Czy na pewno nigdzie nie ma tych strzał? Te strzały niestety poznikały. To jest bardzo ciekawe, że... A właśnie, w ogóle nie nadmieniłem. To jest alfa 20.6, stabilna. Weszła najnowsza, ale już widzę błąd, że te strzały nie zostają, bo we wczesnej, w poprzedniej 20.5, jak oni znikali, te ciała zombie zabitych znikały, to te strzały pojawiały się jako takie woreczki. A teraz widzę, że tego totalnie w ogóle nie ogarnęli i dzięki temu nie mamy strzał. Ale dobra, słuchajcie, jedźmy na chwilę do bazy, przegrupujmy wszystko, zrobimy, ja sobie szybciutko zdejmę ten lód cały, zostawię i tak dalej, i tak dalej. Zrobię sobie, jeszcze dobrze było, jakbym umiał jeździć, zrobię sobie, słuchajcie, troszkę strzał i jedziemy na zadanko. A po zadanku, tak jak mówię, pojedziemy sobie... do jakiegoś miasta i tam już zostaniemy na razie, nie? Póki co. Tak, kochani, i stwierdziłem, że musimy sobie zrobić kilka rzeczy, więc zróbmy sobie tak, garnek, okej? Okay. Zróbmy trochę tych żelaznych grotów, bo to będzie też bardzo ważne. Ku mojemu zaskoczeniu nie mam niestety żadnych piór, więc to nie jest zbyt dobre. Po prostu po drodze pozbieram pióra i zrobię sobie strzały po prostu w kieszeni. Dobra, więc tak, teraz jeszcze jedna rzecz, jedzenie. Musimy wziąć trochę jedzenia, chociaż dwie takie możemy zrobić. Mięsa trochę ze sobą zabiorę w razie czego. Mięsa weźmiemy 110. I kochani, ruszamy w daleką, daleką podróż. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam betonu nawet, nie mam jak sobie wyrobić. A będę musiał coś pokombinować między odcinkami najwyżej i tak dalej, także... zostawcie to ze mną, ja to sobie tutaj wszystko ogarnę. Dobra, już zabiorę wszystkie te metalowe strzały, zabierzemy, te groty. Poczekam jeszcze te 25 sekund, kochani, ruszamy w daleką siną dal. Dobra, jeszcze co zrobimy, to wstawimy sobie, kochani... Dobra, to możemy wyłączyć, bo szkoda, żeby to chodziło bez sensu. Okej, okay, wyjeżdżamy, słuchajcie, na wakacje. Zamykam, kurczę, ten dom. Spadamy stąd. Co zrobimy jeszcze szybko? Co? Jak dojedziemy, albo nie, może teraz to zróbmy. Pojadę szybko do handlarza, sprzedam mu te resztę rzeczy za diuki, żebyśmy trochę hajsu mieli. I tak, w ten sposób będziemy robić. Musimy sobie zrobić piwór, oczywiście jak znajdziemy jakieś miejsce do
przekoczowania i tym się zajmiemy w tym odcinku, żeby po prostu znaleźć w Nowym Mieście jakieś miejsce, gdzie możemy zakoczować, nie? Zobaczmy, czy on ma jakieś jedzenie, okej. Zobaczmy przede wszystkim, czy ma ziemniaki. Jeszcze tylko zobaczę, co on tutaj ma. Samochód terenowy, akcesoria, schemat. A wiecie co, ten schemat można kupić i przeczytać, bo to w sumie jest całkiem spoko. Snajper tom 1, okej, dobra. A z jedzenia na pewno nic już nie ma, tak? Dziwne, nie? Myślałem, że on ma tutaj jedzenie, ale nie widzę. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo dziwne. Okej, trzymaj się, ziom. Przede wszystkim tak, pojedziemy zrobić to zadanie i zobaczymy, bo tak, to zadanie jest w tym mieście i tam już sobie możemy od razu się rozejrzeć. Pojedziemy to zadanie i później po prostu zdamy to zadanie jakby na zasadzie, że wrócimy tutaj, jak będzie czas. Wiecie, o co chodzi? Dobra, let's go, nasza pierwsza baza. Komu w drogę, temu wrotki, kochani, i tak jak mówię, jedziemy w Sinondal i chyba, że się coś wydarzy, jakiegoś takiego prominentnego podczas naszej podróży, no to wam pokażę, jak nie, to po prostu widzimy się na miejscu. No dobrze, kochani, ja już sobie tutaj dojechałem prawie. Po drodze oczywiście zatrzymywałem się co chwilę i zbierałem właśnie pióra i tak dalej, także już wracamy, słuchajcie, do życia, że tak powiem, już sobie wyrabiamy strzały, także nie jest źle. Zaraz dojedziemy do lokacji i może po zrobieniu tej lokacji po prostu przemyślimy, gdzie my chcemy tutaj w tym mieście się zagnieździć. Ja proponuję na jakimś po prostu budynku, nie? Nie za dużym jakimś, nie? Bombolada Hotel. Oż kurde. Bombolada Hotel, kochani. To jest, będzie duża lokacja. To będzie spora lokacja. A ja, żeby tutaj, kurde, nie świrować, let's go. Postaramy się to zrobić w miarę szybko, ale nie wiem, jak szybko będziemy w stanie to zrobić. Bo ta Bombolada, coś mi się kojarzy, że to jest duża, duża lokacja, wiecie? To może być większa lokacja. Tu będzie trzeba w miarę szybko... Ja nie wiem, czy jestem w stanie zrobić tą lokację szybko na jednym odcinku, wiecie? Bo to jest spora lokacja. No i teraz już się zacznie, słuchajcie. Nie będziemy zbierali wszystkiego, na co mamy ochotę. Tylko będziemy zbierali po prostu, wiecie, nie? Tak, nie będziemy zbierali wszystkiego na maksa, tylko, kochani, będziemy powolutku tutaj sprawdzali, co możemy. Z tego, co pamiętam, to jest naprawdę dosyć spora lokacja, więc pewnie będę musiał podzielić to na dwa odcinki. Bandana się przyda akurat. Możemy ją włożyć. Jak wyglądamy z bandaną? Człowieku, petardinia. Bandana pomaga na te wszystkie takie lokacje, wiecie, pustynne. No dobra, tu nic nie było, ale wytrych zabiorę, nie? No i w sumie tą puszkę też mogę zabrać. No i kurde, zabrać trochę tego, nie? No bo to jednak mimo wszystko, jak będziemy mogli później robić te strzały, wiecie, wybuchowe, to będzie piękna rzecz. Dobra, wiem, że tu jest winda i coś z tą windą było, ale tu będzie trzeba się cofnąć i przejść tędy. Tak, kochani, mamy piętro drugie i tu trzeba będzie bardzo uważać. Oszlak. Niedobrze. Ja pierdzielę. O, dzień dobry. Ty, skąd on wali do mnie? Nie wybuchnij mi tu, gościu.
Dobra, dostał w kapiszona. Ja nie wiem, jak oni mnie tutaj wyczaili, wiecie. Okej, już jadę tutaj tak naprawdę szybko, tylko jak mogę. No ale wiadomo, trzeba swoje zrobić, nie? Swoje musimy tutaj, wiecie, normę swoją wyrobić. Muszę sprawdzić jakieś gadżety, różne rzeczy, słoiki. Na razie zabieram, bo nie mamy. Tu się słoiki mogą też przydać, wiecie. W sumie to mogłem wziąć słoiki ze starej bazy, ale część rzeczy możemy pozbierać tutaj, nie? Dobra, sprawdzamy, co było tutaj. Powiem wam, nie do końca pamiętam tą lokację. A, jest policjant. Dobra, dostał. No, zbyt dobrych rzeczy to nie daje ta maszyna do napojów, ale okej. Liczyłem na mega crasha albo coś takiego, nie? Dobra, to zabiorę. Kawy nie zabieram, bo kawy w takich ilościach można znajdywać, że nie jest to problem. Ty, a ile mam zestawów? Dobrze, 15, okej. Idziemy dalej. Tak, tu się będzie działo. Acz kurde, obudził się pierdziel jeden. One się wszystkie budzą, ty. O co biega? Ale mnie trzepnął, kurde, ale mnie trzepnął. W ogóle to nie mogę zrobić tego na cichca, nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie idzie na cichca. Czekaj. To mi w ogóle, jak będzie trzeba uciekać, to ja muszę mieć zrobione, żeby to była... kolego. Jest wyjście na dach. Dobra, dobra, dobra. Wszystko trzeba sprawdzić, wiecie, bo to różne bariery są, nie? Dobra, cyk, cyk, to wywalamy. No jest tych, kurczę, pomieszczeń tutaj dosyć dużo, wam powiem. Ja kiedyś coś kojarzę, że chyba z Pietraskiem żeśmy tą lokację robili. Szlak. Czy ja coś na sobie mam, co powoduje... Jakiś tam pancerz mam, jakieś getry, kurde, co to za getry, a to jakieś spodnie. No nie nadążam za tą grą, nie wiem, o co chodzi, czyli musieli zrobić coś, słuchajcie, w tej Alfa 20.6, że one teraz takie strasznie są, te zombie podatne na słuchajcie, dźwięk, czy tam nie wiem co, no bo ja mam wbite punkty ogólnie w skradanie się też. Właśnie, pokaż mi to. No, ukrywa się w cieniu 39 skuteczni, także my mamy punkty wbite, to nie tak, że my na... A widzisz, tutaj też coś jest. No nareszcie. Nareszcie jakieś ciche, ukradkowe, słuchajcie, mamy strzały, nie? Kolejna bandana, to już raczej podziękuję. Tato mi się konkretnie przydała, żeby ją nosić. Zobaczmy jeszcze w kiblu. Nie, nic tu nie ma. Wiecie co? W dupie z tym, idziemy po główny lód. Nie będę szukać jakichś, kurde, popierdółek tutaj. No dobra, jak już zbieram, to zbieram. Dobra, jakiś plecak. Aha, dobra, to było to. Dobrze. Jeszcze tylko takie rzeczy sprawdzam, bo tu czasami dobre rzeczy dają, wiecie. Aha, czyli tędy jest jakby przejście na kolejne kondygnacje. Już może być nieciekawie, wiecie. Coś mi się wydaje, że tu będzie ich dużo. Pierwszy gagatek. Drugi gagatek. Tam coś do góry będzie się szło. Tak mówię, niby pamiętam tą lokację, ale tak nie do końca. Patrz, gdzie byli skryci. Gościu, jaki żozwiesz już wyglądasz. Ty dostałaś w oko i spadaj. Dobra, idziemy dalej. Idziemy zobaczyć tutaj. Pierdzielec. Aha.
Dobra, dostał w kapiszona. Kolejny. Dobra. No to jakbyś tu trafić, kurczę, miał na dwóch policjantów naraz, to trochę słabo. Wyczyść obszary. Tu wygląda, jakby była jakaś główna lokacja może? Jakiś główny luten, jakieś coś? Nie, po prostu kolejne kondygnacje. Takie przejście zrobili. Dobra, okej. Nie zbieram tu już tego. Ale takie tam, wiecie, można zobaczyć, nie? Co tu jest? To wywal. Tu wszystko się ogólnie powtarza, wiecie, w tej lokacji, ale spoko, no duża lokacja, tak? Tu będzie dużo. Gruby, 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 jest gruby! Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Właśnie. Przepraszam. Czego się gapisz? Niedobrze. Masz jeszcze w galaretkę. Dobra. Galarenc już załatwiony. Tamten się w ogóle nawet nie obudził. Za ile to? No dobra, możemy na sprzedaż wziąć, wiecie. Dobrze, więc, kochani, patrzę w tej chwili na zegarek, patrzę na czas. Wydaje mi się, że skończę tutaj w tym miejscu i po prostu kolejny odcinek zaczniemy od tej lokacji jakby. Jeszcze nigdy tak nie łączyłem odcinków, no ale wiecie jak jest, trzeba czasami improwizować. Więc, kochani, dzięki za sprawdzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to zostawcie coś po sobie, łapęc już to tamto. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zaczynamy stąd i będziemy cisnąć dalej. Także kochani, siemandero.